Nie mam lepiej. No bo źle, oberwaliśmy przez cholerną rakietę. A, no ja myślę. Tylko, że dostaliśmy D i tak, i jedno B. Nie będzie tak ładnie, niestety. A to moja wina własna jest. Niestety ta gra jest trudna i nie mogę nikogo innego winić niż siebie, jeśli coś się stanie złego. Jest to w tej grze, czy tak ptaszki ładnie zaśpiewały za oknem? Jest. Nie mogę spać, że mogę spaść. Co to jest? Po prostu wejście? A, mogę przejść tyle jachem. Nie muszę przejść przez ten. Tam że nie mogliśmy go zabić tego. Już nikt mnie nie widział. Och, oni. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Ale nie mogę dalej obrócić... A, przejdłam się jakoś. Nie mogę dalej się obrócić w lewo. Okej, jak tam dalej to wygląda? Możemy tu na tego pana zeskoczyć, ale są dwóch panów. Czekaj, aż się odwróci. Oj, nie wcisnąłem. Moja błąda. Fuck. Moja błąda? Haha, more classified data. I believe I have all I need for a little surprise. O, uwielbiam te tryby. Okej. Granacik. Zaraz, musimy tu inaczej wejść, pamiętam. Tędy? Tak, tędy. All right. Follow the catwalk straight ahead. The elevator. Gdzieś tam było ten wiermisz? Aha. Brawo. Nie przyjdziemy. Dobra, tam jest coś jeszcze, ale nie chcę. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Hop. Jestem bardzo blisko już końca. My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Guess so. Not
much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. You can reach the servo room via the freight elevator just ahead. Ah, teraz będzie winda. Typowy ten schemat. No, przebywamy się, nie wiem, payday tanie. Czyli mogłem stanąć tutaj z tym pudłem. Rękę i głowę, no ale jakoś nie udało się, nie? Radziłbym to wysadzić chyba na początku, chociaż nie jestem pewien. Aha, niech tego nie można. Chyba to jest część tego. Część... O, już nie to. No właśnie, to jest część fabularna. Znaczy fabularna, to intra będzie potrzebna, więc nie możemy... Ja się pamiętam, że grałem wcześniej, to się o to obawiałem, zaraz próbowałem tego nie trafiać. Dzięki Bogu. No i tak będzie mi lipę na sam koniec. Look, abreiten! Another freight platform! Look out! Incoming! Oh fuck! Dobra, muszę tu Reapera użyć, bo... Znaczy nie zaraz.
A, skoczył mi się Reaper. B? Ej. O nie. A, no właśnie. No nareszcie, wow! To trwało. Careful, Raidu! The elevator cannot take much more of this! Jump to that adjacent platform! Oh, the platform is losing speed! Scheiße! The tripods are interfering! Raidu, clear them out of the shaft! Do not let them block the elevator! Nie było trudne. Zapomniałem o Reaperze. They are deploying security from the top floor to the freight elevators. You pass to the server room leads right through them. Oj, co czytałem, już z pracy SMS-a. Jan, to musimy przyjść. Kurwa, jebany ptaszki. Walczę! Czas mi. O nie, tylko nie tych. O fuck, jak mnie dogonił, jebani. Teraz go rozwijmy po normalnemu. Ej, co jest? Czy to będzie ten? What the hell? A, dziękuję. No, myślę, że tam mogę przeskoczyć, ale zaraz. Zaś tu się kryje. Okej. Okay. Nie, zaraz, boję się, że znowu będę musiał windę od nowa przechodzić, jeśli będę chciał zrobić jakieś ulepszenie. Przed bossem może. A, to jeszcze będzie trudna jedna rzecz. Laboratorium. The server rooms ahead? Yes, according to what I have here. What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank and file staff who may hear it.
And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Truly fascinating how the human brain works. So this whatever room, that's where Sundowner's waiting, right? If he wants a fight, I wish he'd just get on with it. He didn't seem the type to run and hide. Well, he is in charge of security, but I suspect this is not about business. If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you, perhaps. Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him. No i co myślę? To będzie to, co myślę. Tak, nie jest połowa wielkości pomieszczenia. Dlatego po prostu muszę was na chwilę przeprosić, widzieliście? Okej, jestem. Rozumiecie, toaleta i tak dalej. Nie mam pieluchu przecież na sobie. Miss Charles? No? A spear body, if I had to guess. Controlled by an AI. Oh, fuck. Ej, jak? Już mi nie trafiła! Ej, to było śmieszne, co najmniej śmieszne. Nic trzeba. Jak ja jej nie znoszę, mój Boże! Ej, lub nie budzik! Nie wierzę, no. Już? A, już wszystko poszło. Mogę dać dostępu do tych cholernych rąk. O nie. Ale to nie koniec. Fuck you. And the spear monsoon? Well, if it's AI control, it should pose no problem for you, yes? Oh, fuck you, nie widziałem cię. Hey!
Ej, co się dzieje? Fuck! Ej, to było śmieszne. Ej! Ej, no kurwa, zablokował! A on puścił! A już koniec! To było głupie! To było głupie, nie podobała mi się ta walka. B. A, wow. Wielkimi krokami do bossa się zbliżamy. Don't disrupt the students while class is in session. I believe you're familiar with the lesson plan. The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They could kill some POWs, some civilians. They enjoy it, though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. What's the pedal? All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold. Manipulate into performing all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone. We've got offices round the world. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Those guys just manage the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11! What are you talking about? Not here. Follow me. Raiden, get Sundowner. Do not lose him this time. Ooh, we are missing. Oh, yeah, that was me. To jest głupia bardzo walka.
Nie mam już rakiet żadnych. Cholera, będzie bardzo ciężko. Właśnie dlatego. Nie mogę tam wejść. Okej. Nie wiedziałem, co się stało. Nie widziałem, co się stało. To będzie ciężka walka ze względu nie na tego pana, a ze względu na helikopter, który właśnie widzieliśmy. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter. You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and painful. To robić musimy robić innego. I to! Ja pierdykam. Fuck, nie zdążyłem. To jest strasznie trudne. O fuck, idzie go. Muszę go zalekować. Ej! Czemu uderzyłeś go? Kurde, on nie może przerwać ataku, to jest najgorsze. Nie udało się. To jest tak zajebiście trudna walka. Kurwa, mać! Nie wierzę w to! On się idealnie zasłania, to jest najgorsze. Weź potem traf jeszcze tego! To jest naj... Nie, to nie jest najgorsza misja. Potrzebuję energii. Widzieliście, kurwa, zjechało! Za jaką cholerę? Okej, poszło. To jest naprawdę zmyślna walka, naprawdę. Winszuję... Winszuję twórcom, którzy ją wymyślili. Okej, ale jest naprawdę
nieprzemyślana, ponieważ często nie można zatrzymać ataku. Time's over, Jack. Time to die. To wymyślił, to ja nie wiem. Ej, jak ja wyrwałem? Ja, jak się udało? What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Raiden here. I've taken Marshal HQ. Yeah, yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry! Raiden, what Sundowner said? I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels will take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Martian? Then we have to get there first. Невозможно! Impossible! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23, if we're talking one atmosphere.
17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus.